Cześć. Stosowanie kondensatorów bypassowych, czy jak tam po polsku powiemy, mostkujących rezystory katodowe, jest kontrowersyjne nawet i w dzisiejszych czasach. Co ciekawe, niepewność, czy stosować na przykład takie rezystory antyparazytowe, także nie daje spokoju domorosłym konstruktorom audio. Postanowiłem się z Wami podzielić artykułem pana Roberta Michela, który znalazłem w Audio Anatology, tylko dlatego, że prześledziłem na elektrodę dyskusję dwóch fachowców od lamp w sprawie stosowania rezystora antyparazytowego na siatce kranującej przy połączeniu w pentodę lub triodę lampy wieloelektrodowej. W tym filmie nie będę oczywiście pokazywał Wam tej dyskusji z szacunku dla tych panów i ich wiedzy, ale też nie chodzi w tym filmie o rezystory antyparazytowe. Chociaż, jeżeli kogoś to interesuje, to odsyłam do literatury. Może kiedyś pojawi się taki film na tym kanale. Ostatnio na polskim YouTubie powstało szereg kanałów lampowych. Nie jestem od oceny treści tam przekazywanych, ale czasem są to informacje bajkowe, jak z księgi 1001 W. Nie dajcie się zwieść, drodzy widzowie, bajkami dla audiofilii, których portfele kusi się do opróżniania na niepotrzebne gadżety. Jak wiecie, przedstawiam Wam w moich filmach materiały poparte wiarygodnymi artykułami z epoki, zachęcając do wyciągania własnych wniosków. I tak jest tym razem. Korzystam z tego opracowania, ponieważ nie mam pod ręką laboratorium przyfabrycznego, ani czterech wzmacniaczy przeciwsobnych z kompletem lamp do przebadania. Nawiasem mówiąc, zawsze podziwiałem kolekcjonerów sprzętu pomiarowego, jak na przykład Mr. Clarkson Lab, ale czy takie zbiory różnych generatorów, oscyloskopów, etc. są potrzebne przy podstawowej naprawie sprzętu? Na pewno, jeśli konstruujemy wzmacniacze, potrzebnych będzie kilka pomocy, jakimi dysponował autor tego artykułu. Artykuł nosi tytuł Wpływ kondensatora katodowego na stopień wyjściowy przeciwsobny. Ze względu na to, że niektóre wzmacniacze wykorzystują kondensator bocznikujący na oporniku katodowym stopniu wyjściowym przeciwsobnym, a niektóre nie, wnioski wyciągnięte w tym artykule powinny spotkać się ze sporym zainteresowaniem. Należy jednak pamiętać, że te wnioski odnoszą się tylko do wzmacniaczy pracujących w klasie A, podczas gdy większość nowoczesnych wzmacniaczy jest zaprojektowana do pracy w klasie AB. W związku z wiecznym zainteresowaniem obwodami audio i projektowaniem ich, inżynier dźwięku powinien ponownie przeanalizować niektóre procedury, które wcześniej uznano za oczywiste. Wśród procedur jest zastosowanie kondensatora obejściowego w przeciwsobnym stopniu wyjściowym wzmacniacza w klasie A. Przeznaczenie tego kondensatora wydaje się dość oczywiste, jednak inżynier ciągle znajduje obwody bez tego elementu i równie często znajduje obwody z tym elementem. Aby sprawa była jeszcze bardziej zagadkowa, czasem do niego dotrze list, którego autor napomina, że użycie kondensatora bypassowego jest absolutnie konieczne, a inny list, który dotrze do inżyniera, mówi, że należy go szczególnie unikać. Wobec tej niejednoznaczności opinii uznano, że sprawdzian różnic byłby interesujący. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki, które nie zawsze są zgodne z oczekiwaniami, a do wyników dodano komentarz. Charakter tego testu wymagał zbadania niektórych skutków technik symetryzacji w stopniu mocy, a wyniki tej fazy przedsięwzięcia są również prezentowane tutaj. Opisane tu pomiary zostały wykonane w laboratorium United Transformer Company w okresie, gdy autor był dyrektorem tych laboratoriów. Zwolennicy pracy z bocznikowaną katodą utrzymują m.in., że skoro składniki harmoniczne parzystego rzędu, które są generowane w stopniu wyjściowym, z konieczności przechodzą przez wspólny rezystor katodowy, to pojawiają się one między siatką a katodą obu lamp, więc są wprowadzane jako sygnał i pojawiają się na wyjściu. Chociaż prawdą jest, że te składowe parzystych harmonicznych pojawiają się jako spadek napięcia z każdej siatki do wspólnej katody, to prawdą jest również, że ponieważ pojawiają się jako sygnał wyjściowy w fazie na każdej siatce, są anulowane w stopniu przeciwsobnym. Innym rodzącym większe problemy sygnałem wchodzącym do tego stopnia jest to, że wszystkie rodzaje zniekształceń parzystego rzędu, które przechodzą przez rezystor katodowy, mogą modulować się krzyżowo z napięciem wyjściowym, a tym samym wprowadzać dodatkowe zniekształcenia intermodulacyjne, które niekoniecznie są w fazie ze sobą i mogą pojawić się na wyjściu. Jako przedstawiciel innej szkoły myślenia, tej bez mostkowania, pan Williamson stwierdza, magazyn Wireless World, maj 1947,
Cechą tego układu jest to, że lampy działają ze wspólnym opornikiem polaryzacji katody bez mostkowania, który pomaga zachować równowagę bloków w warunkach dynamicznych. A w numerze z sierpnia 1949 dodaje: ze względu na użycie wspólnego niemostkowanego rezystora do stopnia przeciwstawnego, wzmacniacz jest w dużej mierze samobalansujący się dla sygnału. Oto były dwa przeciwstawne poglądy na ten temat oraz przyczyny takich twierdzeń przedstawione przez każdego z ich zwolenników. Chociaż przytaczane powody wydają się odmienne, rozsądne jest przyjąć, że redukcja zniekształceń jest również efektem pożądanym przez pana Williamsona, ponieważ jest to jeden z efektów zrównoważonego wzmacniacza przeciwsobnego. Początek testu. Rysunek pierwszy przedstawia podstawowy przeciwsobny obwód końcówki mocy z oznaczonymi napięciami sygnałowymi i omawianym kondensatorem obejściowym oznaczonym jako CK, pokazanym szeregowo z przełącznikiem, który pozwoli na jego dowolne dodawanie lub eliminację podczas wykonywania pomiarów. Należy zauważyć, że jest to powszechny typ obwodu przeciwstawnego i cała następująca dyskusja ogranicza się do tego obwodu i niekoniecznie odnosi się do obwodu asymetrycznego lub rodzaju obwodu pchnij ciągnij typu szeregowego dla prądu stałego. Wzmacniacz, który został użyty w teście, to był wzmacniacz UTC W10 Williamsona, ponieważ jest on prawie dokładnie zgodny z układem przedstawionym przez pana Williamsona. To jest rysunek drugi. Pierwsze testy. Pierwsze wykonane pomiary dotyczyły całkowitych zniekształceń harmonicznych przy użyciu miernika szumów i zniekształceń General Radio typ 1932A oraz generatora o niskim poziomie zniekształceń. Częstotliwość wpuszczana do wzmacniacza to 50 Hz, a pomiary wykonywano przy poziomach mocy od 4 W do przeciążenia. Te wstępne testy zostały wykonane na wzmacniaczu wykorzystującym lampy 5881 stopniu wyjściowym i dało to bardzo spójne wyniki. Dodanie kondensatora obejściowego zawsze zwiększało zniekształcenia, niezależnie od poziomu mocy. Wzrost był bardzo niewielki, ale jednak bardzo wyraźny. Całkowite zniekształcenia były niewielkie, więc bardzo trudno było je zmierzyć, zwłaszcza że zniekształcenia samego generatora były tego samego rzędu co wzmacniacza. W związku z tym postanowiono mierzyć wydajność bez sprzężenia zwrotnego. Ta zmiana oczywiście zwiększyła zniekształcenia, ale nie wpłynęła na działanie kondensatora. Wyniki testu były podobne, przy czym zniekształcenia narastały wraz z użyciem kondensatora. Zobaczmy rysunek trzeci. Wyniki te były konsekwentnie uzyskiwane po licznych sprawdzeniach i powtórnych badaniach, w tym na testach przy wyższych częstotliwościach 500 i 2000 Hz. Narysowano kilka krzywych, a dane miały już zostać zebrane do opisania, kiedy zdecydowano się zastąpić lampę mocy innym rodzajem i sprawdzić, czy jest jakaś różnica. W związku z tym wymieniono parę 16-14 i ponownie przeprowadzono testy. Wyniki były całkowicie odmienne, jak tylko można sobie wyobrazić. Niemal każdy test wykazywał mniejsze zniekształcenia z kondensatorem w obwodzie. Typowy pomiar ilustruje rysunek 4. Wobec tak sprzecznych wyników zdecydowano się na ponowny pomiar z jak największą liczbą różnych typów lamp i wzmacniaczy. Tutaj przedstawiono harmonogram testów. Po pierwsze, 4 różne wzmacniacze z 16-14 zostały sprawdzone pod kątem całkowitych zniekształceń harmonicznych miernikiem zniekształceń. Te same 4 wzmacniacze zostały sprawdzone pod kątem poszczególnych składowych zniekształceń harmonicznych na analizatorze fali. Po trzecie, pomiary z punktu drugiego zostały wykonane przy różnym stopniu asymetrii prądu w stopniu końcowym. Po czwarte, jeden wzmacniacz został sprawdzony z 4 różnymi zestawami lamp mocy, z których wszystkie są bezpośrednio wymieniane we wzmacniaczu UTC W10. Te 4 zestawy zawierały 2 pary lamp 16-14, jedną parę KT66 i jedną parę 5881. Po piąte, we wzmacniaczu z punktu czwartego zostały zmierzone zniekształcenia intermodulacyjne z 3 wymienionymi powyżej typami lamp. Po szóste, wzmacniacz z punktu czwartego badano pod kątem zniekształceń przejściowych metodą fali prostokątnej przy różnym stopniu asymetrii prądu w stopniu wyjściowym. Po siódme, wszystkie pomiary zostały wykonane z kondensatorem bocznikującym 100 mikrofaradów, włączanym i wyłączanym z obwodu, a porównywanie dokonywano punkt po punkcie na podstawie pomiar A, pomiar B. Zadbano o to, aby wszelkie przejściowe zakłócenia podczas podłączania lub odłączania kondensatora nie zostały uwzględnione w rejestrowanych danych.
Jakie otrzymano wyniki? Wyniki pomiarów zniekształceń harmonicznych z punktu pierwszego były bardzo niejednoznaczne przy niskich częstotliwościach. Dodanie kondensatora albo zmniejszało, albo zwiększało zniekształcenia w zależności od rodzaju zastosowanej lampy, a nawet różniło się w zależności od lamp tego samego typu. Jednak przy wyższych częstotliwościach dodanie kondensatora dość konsekwentnie zwiększało zniekształcenia. Ta niejednoznaczność wyników wskazywała na potrzebę dokładniejszej analizy, więc następnym krokiem było zmierzenie poszczególnych składowych harmonicznych na analizatorze fali. Wybrano podstawową częstotliwość 50 Hz i sprawdzano drugą i trzecią harmoniczną z prądami wyjściowymi lamp dostosowanymi do wytworzenia następujących czterech warunków. Pierwszy z nich to minimalny prąd niezrównoważony, drugi z nich to warunki minimalnej trzeciej harmonicznej na wyjściu, trzeci z warunków to maksymalny niezrównoważony prąd w jednym kierunku i czwarty warunek to maksymalny niezrównoważony prąd w drugim kierunku. Ponownie wyniki były niejednoznaczne z różnymi typami lamp lub różnymi lampami tego samego typu, dającymi różne wyniki bez przewagi wyników w jedną lub w drugą stronę. Rysunek piąty przedstawia graficzne zestawienie wyników tego testu dla dwóch poszczególnych par lamp wyjściowych. Ciekawym i raczej nieoczekiwanym odkryciem było to, że kondensator powodował większą względną zmianę zniekształceń, im bliżej układ był symetryczny, przy czym największe różnice w dwóch warunkach miały miejsce, gdy prądy były dostosowane tak, aby wytworzyły minimum trzeciej harmonicznej w końcówce mocy. Widać to wyraźnie na rysunku piątym. Stwierdzono również, że warunek dla minimalnej trzeciej harmonicznej występuje bardzo blisko warunku dla minimalnej drugiej harmonicznej, tak blisko, że oba były praktycznie zbieżne. Na przykład, gdy prądy zostały ustawione na minimalną asymetrię lub minimalną trzecią harmoniczną, dodanie kondensatora powodowało zmiany rzędu 2 lub 4 do 1. Jednak gdy prądy były niezrównoważone, dodanie kondensatora powodowało zmiany rzędu zaledwie 10% lub mniej, chociaż oczywiście zniekształcenia były znacznie większe. Stwierdzono również, że warunek minimalnego niezrównoważonego prądu generalnie nie był warunkiem minimalnych zniekształceń harmonicznych. Nie jest to zaskakujące, ponieważ fakt, że obie lampy są w równowadze statycznej, nie oznacza, że są one również symetryczne dynamicznie. Celem układu równoważącego we wzmacniaczu Williamsona jest przede wszystkim zminimalizowanie niezrównoważonego prądu stałego w uzwojeniu pierwotnym transformatora wyjściowego, a tym samym zwiększenie odpowiedzi niskoczęstotliwościowej przy jednoczesnym zmniejszeniu nasycenia rdzenia. A jak się ma sprawa ze zniekształceniami intermodulacyjnymi? Następnym krokiem był pomiar zniekształceń intermodulacyjnych wzmacniacza, a ponieważ metoda pomiaru nie była najczęściej stosowana, interesujące będzie krótkie omówienie tej techniki. Zniekształcenia intermodulacyjne występują, gdy dwie lub więcej częstotliwości oddziałuje ze sobą, tworząc składowe częstotliwości, które są proporcjonalne do iloczynu częstotliwości wejściowych. Jednym z rezultatów takich zależności jest wytwarzanie częstotliwości równych sumie i różnicy dwóch częstotliwości wejściowych lub jednej wejściowej i harmonicznych drugiej. Takie działanie jest podstawą naszego wspólnego systemu modulacji amplitudy, w którym produkcja takich wstęg bocznych jest niezbędną częścią procesu. W powszechnie stosowanej i najbardziej znanej metodzie testów intermodulacyjnych ton o wysokiej częstotliwości, czyli nośna, jest modulowany przez ton o niskiej częstotliwości, a powstałe wstęgi boczne są wykrywane i mierzone przez odpowiedni obwód. Chociaż ta metoda jest doskonałym wskaźnikiem nieliniowości, która generalnie ściśle koreluje z testami odsłuchowymi, okazało się, że inna metoda daje wyniki, które czasami wydają się korelować jeszcze ściślej. Ta druga metoda pomiaru zniekształceń intermodulacyjnych również wykorzystuje fakt, że wytwarzane są częstotliwości różnicowe. W tej metodzie, zwanej ogólnie metodą CCIF, do badanego urządzenia przykładane są dwa tony o wysokiej częstotliwości o równej amplitudzie i oddzielone częstotliwościowo o ustaloną wartość. Wyjście jest mierzone przez analizator fali dostrojony do jednej ze zniekształconych częstotliwości, takiej jak F2-F1 lub 2F2-F1 lub 2F1-F2, a napięcie zniekształcenia jest wyrażone jako procent sumy dwóch napięć wejściowych. Rysunek szósty przedstawia dwa rodzaje intermodulacji w formie graficznej. Zauważalną cechą typu CCIF jest lokalizacja składowej różnicowo-częstotliwościowej F1-F2. Ponieważ ta składowa jest tak daleko odsunięta od dwóch częstotliwości wejściowych, występuje mniejsza tendencja sygnału do maskowania zniekształceń, jak może to mieć miejsce w metodzie SMPTE lub metodzie CCIF dla wyrażeń
2F1 minus F2 lub 2F2 minus F1. Ta różnica tonu jest szczególnie nieprzyjemna, gdy mieści się w zakresie maksymalnej czułości ucha, czyli od 400 Hz do 5 kHz. Jest zauważalna w ilościach tak małych jak ułamek procenta. Należy jednak zaznaczyć, że ze względu na różnicę w sposobie wyrażania procentów w obu metodach, procenty równoważne nie wskazują na równoważne stopnie nieliniowości. Wartości SMPTE wydają się stosunkowo wysokie, podczas gdy wartości CCIF wydają się stosunkowo niskie dla tej samej nieliniowości. Chcących znać szczegóły metody pomiarowej odsyłam do publikacji z General Radio Company Technical Publication B3 The Measurement of Nonlinear Distortion pióra Arnolda Petersona. Przy stosowaniu metody pomiarowej CCIF powszechnie stosuje się dwie procedury. Jedną z nich jest wybranie dwóch stałych częstotliwości wejściowych i pomiar zniekształceń wraz ze zmianą mocy wyjściowej. Drugim jest wybór stałego poziomu mocy wyjściowej i równoczesne zmienianie dwóch częstotliwości wejściowych, utrzymując stałą częstotliwość różnicową. Pierwszy jest dość łatwy do wykonania, podczas gdy drugi wymaga albo specjalnego oscylatora, takiego jak General Radio 1303A, albo dwóch oscylatorów skalibrowanych z wystarczającą dokładnością, aby umożliwić łatwe ustawienie różnicy częstotliwości na wybieraku generatora. Generator podstawowy w laboratoriach UTC jest oscylatorem typu dekadowego o dokładności 4 miejsc, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowania w takim przypadku. Dwa takie oscylatory są używane z potencjometrem w roli prostego obwodu mieszacza, pokazanym na rysunku 7. Ma on zapewnić kontrolę częstotliwości i mocy wyjściowej każdego oscylatora oraz ogólnego napięcia wyjściowego. Obwody rezystorów izolujących zapobiegają jakiejkolwiek interakcji, a w konsekwencji intermodulacji między dwoma oscylatorami. Testy intermodulacyjne CCIF przeprowadzono obiema wyżej wymienionymi metodami. Przy pomiarze zniekształceń funkcji poziomu mocy wzięto pod uwagę następujące zależności. Ponieważ w grę wchodzą dwie częstotliwości, powstaje fala zbożona, nie sinusoidalna. A zatem wskazanie zwykłego woltomierza lampowego nie jest ważne przy określaniu poziomu mocy za pomocą zwykłego wzoru P to się równa U kwadrat przez R. Ponadto, ponieważ jedna fala niejako jeździ na drugiej, wartość szczytowa dwóch fal może osiągnąć wartość równą sumie algebraicznej poszczególnych fal, w wyniku czego przeciążenie może nastąpić dla dwóch częstotliwości, gdy każda z nich jest tylko połową amplitudy wymaganej do przeciążenia przez pojedynczą częstotliwość. Pokazano to na rysunku 8. Ponieważ każda fala ma tylko połowę maksymalnej amplitudy, może wytworzyć tylko 1/4 mocy pojedynczej fali o maksymalnej amplitudzie. Moc dostępna z dwóch takich fal bez możliwości przeciążenia jest więc tylko połową mocy dostępnej z fali jednoczęstotliwościowej. Krzywe dla testów intermodulacji CCIF są kalibrowane w woltach zgodnie z odczytem na woltomierzu lampowym o częstotliwości akustycznej. Zgodnie z powyższym maksymalny poziom mocy odpowiada szczytowi napięcia wyjściowego około 9,3 V dla tych krzywych, dla tych wzmacniaczy. Krzywe z rysunku 9 uzyskano utrzymując stałe wskazanie częstotliwości wejściowej, zmieniając napięcie wejściowe aż do przeciążenia i powyżej oraz mierząc częstotliwość różnicową pierwszego rzędu. Użyte lampy to 1614, a częstotliwość różnicowa wynosiła 400 Hz. Zauważmy, że chociaż różnica w zniekształceniach jest niewielka, prawie zawsze jest mniejsza, gdy rezystor katodowy jest zbocznikowany. Takie same wyniki uzyskano z lampami 5881 i KT66. Krzywe z rysunku 10 uzyskano utrzymując stałe napięcie wyjściowe i zmieniając częstotliwości wejściowe. Dokonano tego dla trzech częstotliwości różnicowych, zapewniając znaczne nakładanie się zakresów, jak pokazano na rysunku. Zastosowane lampy to KT66. Ponownie widać, że kondensator powoduje niewielką, ale zdecydowaną poprawę. Zauważmy, że każda częstotliwość różnicowa ma oddzielne rzędne zniekształceń na rysunku 10. Jako ostateczny test zaobserwowano odpowiedź fali prostokątnej wzmacniacza dla różnych wielkości asymetrii prądu, stopnia mocy. Przy niezrównoważonych prądach do 10 mA w obu kierunkach nie było dostrzegalnej różnicy w kształcie fali wyjściowej, ponieważ kondensator był dodawany lub usuwany przy częstotliwościach od 20 Hz do 20 kHz. Przy niskich częstotliwościach zauważalne było zaokrąglenie krawędzi opadania, ponieważ asymetria przekraczała 10 mA. To widzimy na rysunku 11. Te wyniki uzyskano z dowolnym z trzech typów lamp mocy. Z powyższych eksperymentów wyłania się
się co najmniej jeden ciekawy wniosek. We wzmacniaczu klasy A zastosowanie kondensatora obejściowego na rezystorze katodowym lampy mocy generalnie zmniejsza zniekształcenia intermodulacyjne, chociaż może albo zmniejszyć, albo zwiększyć zniekształcenia harmoniczne. Decyzja, czy zastosować taki kondensator, czy nie, zależy głównie od wielkości zniekształceń. Jeśli są małe, można go bezpiecznie pominąć bez możliwie słyszalnej różnicy. Jeśli jednak są umiarkowane, wskazane jest zastosowanie kondensatora obejściowego. Wszystkie powyższe wnioski dotyczą wyłącznie wzmacniaczy przeciwsobnych pracujących w klasie A. W przypadku wzmacniacza klasy AB kondensator bocznikujący rezystor katodowy jest absolutnie niezbędny, jeśli wzmacniacz ma działać w nowoczesnych wymaganiach Hi-Fi. I tak oto kończy się ten artykuł. Mam nadzieję, że wiadomości, które Wam tutaj przytoczyłem, przydadzą się Wam i będziecie wiedzieć już, kiedy stosować kondensator bypassowy, obejściowy, czy mostkujący, czy bocznikujący na rezystorze katodowym we wzmacniaczu przeciwsobnym. Czy stosować go we wzmacniaczu asymetrycznym? Mówiłem w innym filmie. Dlatego zachęcam do zapoznania się z całym materiałem, który znajduje się na moim kanale. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Do następnego razu.